Wchodzimy do domu w Zagórzu. Znajdujemy się w tym momencie na parterze. Tutaj wszedłem od strony piwnicy, gdzie możecie to zaaranżować na garaż. Tutaj macie pomieszczenie jedno, w którym można zrobić bezproblemowo łazienkę. Tutaj może być wejście do domu, no w tym momencie jest ono zabite. Tutaj ja bym widział pomieszczenie kuchenne. Patrzcie, nawet macie już tutaj te okna zrobione w takim stylu, jak dzisiaj się robi, że nie mają żadnych tych ograniczników. Ten dom już jest konstrukcyjnie do tego przystosowany. I z kuchni możemy wejść do salonu, w którym również macie takie same okna. Tą ścianę można wyburzyć. To nie jest ściana nośna, tylko działowa. I dzięki temu powiększacie ten salon do prawie 40 metrów kwadratowych. A z kolei tutaj możecie zrobić wyjście na ogród, który wcześniej Wam pokazałem, będąc na górze. Tak to tutaj się prezentuje. No i tutaj z powrotem z tego salonu macie wyjście na korytarz i na piętro, które było wcześniej pokazane. Zejdę jeszcze do piwnicy, w której możecie zrobić garaż. Jest tutaj stosunkowo wysoko, także bezproblemowo, wyburzając tą ściankę, Wasz samochód się zmieści. Tutaj również to zrobicie i wychodzimy na zewnątrz tego domu. To miejsce, gdzie są te drzwi i to okno, spokojnie można powiększyć i zrobić z tego wjazd do garażu. Także tak to wszystko tutaj wygląda. Działka to nie jest tylko ta część do tej skarpy, do tej studni, ale także ja się Wam przemieszczę i wybiegnę. I słuchajcie, to jest jeszcze trochę ciężko do tej kolejnej kaskady. Cały ten teren, to wszystko należy do tego domu. Zapraszam, przyjedźcie tutaj razem ze mną i zakochajcie się w tym miejscu. Pozdrawiam bardzo serdecznie.